Halloween Party 2007, Klub Pacific, Wejherowo. Tradycje obchodów uroczystości Dnia Wszystkich Świętych coraz częściej łączymy z nowoczesnością, szukając inspiracji w innych krajach, kulturach i religiach. Święto Halloween, poprzedzające Święto Zmarłych, przywędrowało do nas ze Stanów Zjednoczonych i zadomowiło się u nas na dobre. W minioną środę jego miłośnicy hucznie bawili się w wejherowskim klubie Pacific. Pomysł na zorganizowanie tej imprezy wziął się z inicjatywy wszystkich osób, moich znajomych, z mojego towarzystwa. Chcieli, abym zorganizował tę imprezę i ogólnie chcieli fajnie się zabawić w Halloween, bo tutaj w Wejherowie, jak wiadomo, może nie ma takich imprez w ten dzień. Same pomysły wystartowały już w wakacjach, ponieważ mieliśmy przyjaciela, który wcześniej zajmował się naszą agencją. I to tak naprawdę od niego wyczerpaliśmy ten pomysł na zorganizowanie tej imprezy dla młodych ludzi naszego całego powiatu. Impreza przyciągnęła tłumy klubowiczów, dla których przygotowano sporą dawkę muzycznych niespodzianek. Przygotowania to tutaj właśnie duet Flip Colors, który dzisiaj wystąpi. Przygotował się bardzo długo na tym, to jest ich debiut na wejherowskim klubie. No i poza tym sprzętowo, technicznie staraliśmy się jak najlepiej to zorganizować. Dzisiaj możemy zobaczyć DJ-a Blade'a, możemy zobaczyć DJ-a Edo i DJ-a z Gdańska, DJ-a White. Mam nadzieję, że wszyscy fajnie będą się bawić. Mamy tutaj także premierę naszego największego, nowego przeboju i myślę, że to będzie takim powerem tej imprezy. Bawić i oczywiście zapraszam na przyszły rok Halloween 2008.